Cześć, mam ludziska, oczywiście z tej strony Mister na 15 i witam Was w FIFA 19 Ultimate Team. Mamy dzisiaj szybkie paczki za SBC z ważnym meczem UEFA Champions League, które jest w tym tygodniu i na które za niedługo lecę, bo jest mecz Manchester United z Juventusem. Mamy szybkie SBC, mówię szybkie, bo naprawdę szybko zrobiłem. 5 paczek w tym za SBC, złota paczka premium, duża złota paczka premium i złota paczka zawodników. Dodatkowo 3 paczki. Przepraszam, 2 paczki piłkarzy UEFA Champions League. Taka tak zwana paczka, można powiedzieć, rozbudowy. Jeden rzadki, ale czy tu będą ekrany? Zobaczymy te paczki na koniec. Lecimy z chyba najrażej najgorszą paczką, czyli złotą paczką premium. Wszedł dzisiaj no niezły patch, że tak powiem, do... No, do FIFA, ale to naprawdę animacje jakby się troszeczkę zmieniły. Otwierania paczek. Aż jestem naprawdę zdziwiony teraz, albo po prostu już mi się tak zdawało, albo nie wiem. Przecież on miał dużo tempa, może by jako tako kosztował. Ale mniejsza z tym, bo zbieram na Hazarda, więc Eden Hazard będzie już niedługo w moim klubie. Myślę, że tak z półtora tygodnia jeszcze trochę i będzie. Druga paczka, duża złota paczka premium. Naprawdę ciekawym, jak to jest z tymi animacjami, ale znowu nie ma rzadki. Co to jest jakiś tutaj drop sławiutki? Haps z dobrym tempem. Ale za to wybór piłkarza. Wybierzemy sobie piłkarza. Jest to Filip Balanta. Wezmiemy Filipa, bo z BVB, czyli jeżeli to jest na sprzedaż, to on może trochę być warty. To i to na górę. A cała reszta to akurat, no wiadomo, to wszystko się przyda oprócz tych rzeczy. No i co? Na razie z tych paczek bieda, ale za to mamy jedną złotą paczkę zawodników. No tu musi być rzadki, więc tu musi nam się na dole podświetlić. Ale no myślę, że dużo tutaj nie możemy za bardzo oczekiwać. Jest rzadka, jest to Dev Wilson. Byłem blisko. Ale zmieniło się, coś tu się zmieniło w tych animacjach, więc no naprawdę gruba aktualizacja tutaj dała na plus. Wilsonka wrzucimy, do tego jeszcze możemy Welbecka i tego sprawdzić na górę. Tych też, a tych zostawiamy, bo oni się właśnie przydadzą potem do tak zwanych szybkich SBC-ków. No i paczka dwóch piłkarzy UEFA Champions League. Czy tu coś nam wyskoczy? Czy ty coś będzie, bo ostatnio... Jest walkout, proszę Państwa, walkout w UEFA Champions League. Hiszpania, SP. I mamy tutaj Thiago Alcantara. Wow, wow, wow. Proszę Państwa. No nie spodziewałem się po takich nieudanych paczkach tutaj. No najlepsze na razie piłkarze, jakiego trafiłem z Champions League, bo trafiłem najlepszego wcześniej Wojtka Szczęsnego. Najsik daje tutaj łapeczkę, przyda się. No nie, ani nie do składu, ani do niczego, ale fajny zawodnik, więc myślę, że po statystykach sztuczek 5 gwiazdek, atrybuty też ma na jako podania, no zmiennik może z tego być. No i Jovetic. Ale Santiago sam walkout, to naprawdę grubo, więc naprawdę szacunek. No i co, druga paczuszka UEFA Champions League, tu już naprawdę walkoutu chyba nie będzie i na pewno nie ma. Ale naprawdę ucieszyła mnie ta pierwsza paka, tu nawet nie będzie, ale są ekrany. I Polska! Zieliński, proszę Państwa! Polak Rodak, 81. Zielon bardzo dobrze gra akurat w FIFA, tutaj polecam serdecznie do włoskiej, bo bardzo dobrze ciska. Podoba mi się, dwie paczki UEFA Champions League, naprawdę udane na plus. Mega to się udało i do tego jeszcze Bernat z PSG. Ja myślę, że jeszcze sobie zrobimy dwie paczuszki takie, bo są oczywiście dostępne i może nam coś ciekawego i ostatnie paczki w tej rozbudowie dwóch piłkarzy UEFA Champions League. No i zobaczymy, co teraz będzie. Na razie dwie pierwsze tych paczki, bardzo fajne, Thiago i Zieliński w trzeciej paczce. Co będzie? Co będzie w trzeciej paczce? Na pewno nie ma walkoutu, ale co może być? Nie będzie to też nic, chyba że PP. To będzie Lukas, ale Lukasa mam w 3 karty, mam wersję podstawową. Teraz tą właśnie UEFA Champions League i na dodatek też z tej tak zwanej
tak zwanego potma, czyli piłkarza miesiąca Ligi Angielskiej. Ale bardzo, bardzo, bardzo fajny. Kolejne ekrany to też naprawdę super sprawa i Aholu z AS Monaco. Fajnie, nie powiem, że nie. Bardzo fajna sprawa. No i ostatnia już paczka w tym odcinku. Co będzie? Co będzie? Nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu. Szkoda, szkoda. Ale są kolejne ekrany. Cztery ekrany i Anglia. SO. Ten, Stones. Tak jest, Stones 83. Mam kartę 82. No na razie wyskakują mi takie karty, które już mam w klubie. Ale szkoda, szkoda, że nikt tam nie wskoczył typu Valencia czy coś w tym stylu. Naprawdę wielka szkoda, jeżeli chodzi o tutaj ligę angielską. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna sprawa z tą rozbudową, bo naprawdę spoko trafię jeszcze do tego Di Santo, a potem przy właśnie takich SBC-kach ważnych meczy. Bardzo są potrzebne takie karty, więc jeżeli jest taka rozbudowa, to przydałoby się robić jak najwięcej. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, udane paczki UEFA Champions League. To mi się podoba. Niestety, jeżeli chodzi o paczki za SBC, to są no nieudane, bo nie było tam naprawdę nic. No i jest fajne. Przed nami ta jedna z największych paczek w dostępnych w FIFA, czyli duża paczka rzadkich zawodników. Jest to paczka za 100k. No i powiem wam szczerze, że to jest moja druga paczka, jeżeli można powiedzieć, w życiu, jeżeli chodzi o FIFA za 100k. Pierwsza była oczywiście w 18 w poprzedniej wersji. Trochę miałem tam pieniążków i udało mi się taką paczkę dostać. Kupić sobie ją, bo była w paczkach promocyjnych. Ta paczka za 100k jest z SBC o Edena Hazarda. No i w tamtym roku miałem bardzo niemiłe wspomnienie akurat z tą paczką za 100k i powiem wam szczerze, że naprawdę no bieda i jeszcze raz bieda. Co będzie w tej? Jakbym miał walkout, będę mega zadowolony. Ale naprawdę liczę na coś bardzo dobrego. Tam jest aż 24 kart, 24 złote, 24 rzadkie. Nie ma co przedłużać i myślę, że możemy w tej sekundzie otworzyć tą paczkę. Trzymajcie kciuki, żeby było jak najlepiej. Jest walkout. Uff, jest walkout. Jest walkout, jest scream. Jest screamer. Jest to Mandžukić. Proszę państwa. Mario Mandžukić. Taka karta to jest kozak. Witam cię serdecznie, panie Mario. Mario Mandžukić. Ale w ogóle nie ma tych flar tutaj takich pomarańczowych po tej aktualizacji. Trochę pozmieniali, ale mamy walkout, mamy Mandžukića i mamy straszny krzyk. No, szczerze? Nic lepiej to tylko jakby ikona wypadła w tym momencie. Naprawdę jestem mega zadowolony, ale mamy 24 karty w środku. Co będzie? Oprócz Mario Mandžukića? Jorginho, Gustavo Mata i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś cudowne karty, może w duplikatach, ale wątpię w to. Wiadomo, jakby skoczyć coś jednego porządnego, to wątpliwa sprawa, żeby wyszło coś grubego, ale to jest Mario Mandžukić, która cena oscyluje w tym momencie około 240 tysięcy, więc Eden Hazard, jeżeli się sprzeda Mandžukić, to Eden Hazard jest skończony. Niewiarygodne, proszę państwa, niewiarygodne. Mario Mandžukić, ależ to jest radość. Pięknie, pięknie, panie Mario. Dziękuję serdecznie, bardzo, bardzo jestem zadowolony. Jestem mega zadowolony z tej paczki. Lepiej tylko jakby ikona wypadła, no. Bo trafić screama to też bardzo fajna sprawa. Ja jestem oczywiście mega, mega zadowolony. Takich jak Jorginho wrzucę, a całą resztę zostawię, no bo ona bardziej się przyda do SBC-ków niż do tego, żeby coś z tym zrobić. Mega jestem zadowolony, jest super. I co? To by było na tyle w tym szybkim odcinku z otwierania paczek z SBC. No i tak, no i ten dodatek, coś pięknego. Paczka za 100k, tym razem mega udana. Dziękuję serdecznie. Cześć!